Hej, dzisiaj Wam powiem, co możecie zrobić i co oznacza problem ERR w mikrofali Whirlpool NBM. Więc jeśli próbujecie uruchomić swoje urządzenie lub Twoje urządzenie aktualnie pracowało i wyskoczył problem ERR oraz jakaś literka lub numer, znaczy, że mamy tutaj błąd oprogramowania. Możecie spróbować wyłączyć i włączyć swoje urządzenie, wypiąć je i wpiąć z powrotem do prądu po 30 sekundach. Jeśli problem jest nadal, musicie się skontaktować z serwisem i przedstawić im, jaki kod problemu macie. I tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Powodzenia. Dzięki. Cześć.